Dzień dobry. Dzisiaj słów kilka o autoprezentacji i kierowaniu wizerunku. Zacznijmy od tego, czym jest autoprezentacja. Według definicji jest to celowe i świadome kreowanie wizerunku korzystnego z punktu widzenia naszych celów zawodowych, towarzyskich, inaczej zarządzanie wizerunkiem. Teraz możemy zapytać się, dlaczego tak ważne jest kreowanie własnego wizerunku. Wizerunek to nasza tożsamość. Kreujemy go, by podbudować poczucie własnej wartości, by zyskać akceptację, sympatię, posłuch wśród innych osób, rówieśników, pracodawców, ale również żony czy męża, ale również respekt, uznanie, władzę, sławę. Wizerunek pozwala nam zbudować relacje międzyludzkie i pozwala jednocześnie zadbać o swoją reputację. Teraz kolejne pytanie. Czym tak naprawdę kreujemy swój wizerunek? Jak cię widzą, tak cię piszą. Na nasz wizerunek wpływa chociażby ubiór i wygląd zewnętrzny. Nasza fryzura, dodatki jak na przykład biżuteria czy piercing, tatuaże, ale też poziom higieny osobistej, czyli umyte zęby, czyste włosy, sucha skóra. Nasz wizerunek to również język ciała. Nasza ekspresyjność, mimiczność, gestykulacja. Nie bez znaczenia jest również nasz głos. To, czy komunikujemy głośno, cicho, w odpowiedniej tonacji, szybko i chaotycznie, czy też wolno i w sposób zrozumiały. Stosując wypowiedzi w kodzie ograniczonym lub rozwiniętym. Pokrótce przedstawię, jak w praktyce powinien wyglądać nasz ubiór, mowa ciała i jak zadbać o to, by nasz głos kreował pozytywny wizerunek oraz przedstawię główne różnice między kodem rozwiniętym a kodem ograniczonym. Jeśli chodzi o ubiór, drogie panie, przede wszystkim nosimy spódniczki i żakiety. Panowie to biała koszula, marynarka, pasek. Panie nie pokazują bielizny, dekoltu. Uważamy oczywiście z przesadnym makijażem. Bardzo ważna jest higiena osobista. Należy umyć włosy, umyć zęby, zrobić manicure i oszczędzać z dodatkami. Przykrywamy oczywiście wszystkie tatuaże, piercing ciała. Oczywiście nie mówimy tutaj o kolczykach w uszach. Nie ma i nigdy nie było tutaj nakazu, żeby wyjmować kolczyki przed prezentacją. I oczywiście rzecz równie bardzo ważna, pilnujemy czystej odzieży. Jeśli chodzi o mowę ciała, tutaj wyprostowana, zrównoważona postawa jest bardzo ważna. Staramy się ustawiać korpus w stronę rozmówcy, co automatycznie pokazuje nasze zaangażowanie. Utrzymujemy również kontakt wzrokowy i łagodny wyraz twarzy. Najlepiej, żeby nasza twarz była uśmiechnięta. Dłonie mamy widoczne, są cały czas na wierzchu i te dłonie, które są widoczne, są spokojne. Tak? Nie wykonujemy chaotycznych ruchów. Ten ruch powinien być naturalny. Gesty głównie głową, barkami, ramionami, a powoli wyjaśniamy rękoma. Jeśli chodzi o głos. No tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie używać w rozmowie, w autoprezentacji slangu ani żargonu, który może oczywiście być niezrozumiały dla naszego odbiorcy. Unikamy wszelkie maści jest to oczywiście bardzo niemile widziane. Ta autoprezentacja powinna przebiegać tak naprawdę bez zająknięcia. Korzystamy z pauz. Mówimy wyraźnie, dlatego bardzo ważna jest nasza dykcja, jak również jej ćwiczenie. Mówimy w odpowiednim tempie, czyli takim, w którym nasz rozmówca, rozmówcy, odbiorcy zdążą zrozumieć to, co mamy im do przekazania. Zmieniamy również tonację w głosie. Jeśli chodzi o wypowiedzi ustne, bardzo zalecane używanie jest kodu rozwiniętego. Dlaczego? Dlatego, że używanie długich, gramatycznie poprawnych zdań bardzo pozytywnie wpływa na nasz odbiór.
Z drugiej strony, jeśli używamy bardzo krótkich, gramatycznie niepoprawnych zdań, no wyobraźcie sobie Państwo sami, jak nasza mowa, nasz wizerunek jest odbierany. Tak samo jeśli chodzi o zasób słów, o bogate słownictwo, jest zdecydowanie bardziej mile i pozytywnie odbierane, aniżeli ubogi zasób słów, przymiotników i przysłówków. Przekazujemy znaczenia pojęć explicite, czyli nie musimy tak naprawdę znać kontekstu. Nasz odbiorca nie musi znać kontekstu, a wie dokładnie, o czym rozmawiamy. W kodzie ograniczonym jest to utrudnione. Tutaj domyślne przekazywanie znaczeń pojęć odbywa się tak, że zrozumienie przekazu informacji uzależnione jest od właśnie znajomości kontekstu naszej wypowiedzi. Kod rozwinięty uwrażliwia również posługującą się nim osobę na abstrakcyjne idee i pojęcia. Sprzyja poszukiwaniu głębszych związków przyczynowych i pomaga wychodzić poza tak zwany konkret. Natomiast kod ograniczony, mówiąc już szybko, pozostajemy w tym konkrecie. Tak? To są bardzo powierzchowne związki przyczynowe. Ograniczamy możliwości poznawcze, nie ograniczając się oczywiście i możemy wyjść poza ten konkret, ale w kodzie ograniczonym jest to raczej niemożliwe. Moi drodzy, tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę.